Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhara, a to jest kolejny odcinek z gry Final Fantasy IX. Jak sami widzicie, dotarliśmy do miejsca, które odkryła Garnet. I coś się stało. Skrzydełka tego Eidolona. Nie pamiętam, jak on miał na imię. Chyba Aleksander, czy jakoś tak. Jep, i po zamku. Wezwała tego Eidolona i chuj, i tak zamek został zniszczony. Tak, ale oczywiście jesteśmy tutaj my, więc od razu jep i ratunek. Nie żeby coś, ale i tak spadacie. Jak switaśnie. Dobra, niedobrze mi się robi. Dajcie jakąś walkę. Tak jak ja lubię niszczyć te klimaty. Wybacz. No, mogę już coś. Dobra, no super. I co teraz? Ale ja ładnie wszystko zrobiłem. Powróciło więcej dusz. A, spierdalaj. Na ciebie też nadejdzie czas. Najpierw się rozprawię z Kuchą. Z tobą też. Po tym, co zrobiłeś. Zniszczyłeś całą tutaj Aleksandrię. No to co, moi drodzy. Koniec gry, tak? Tak się skończyło, niestety. Wszyscy zginęli. A nie, jeszcze będziemy sterować Sidem, tak? Nasz lód jest taki silny. Dopiero teraz to zauważyłem. Powstaje nowy statek. O, Urhara żyje, jednak jeszcze żyjemy. Jeszcze. Nie, to nie miał być spoiler, tak? Jakimś cudem przeżyliśmy, chociaż ten piorunolaser, nie wiem co to było, jebo prosto centralnie w zamek. Chyba, że to dopiero po tym, jak się stamtąd ewakuowaliśmy. W co wątpię. Ale dobra, budzimy się w Lindblum. Fuj daleko. I ty. Czy u ciebie teraz zasejwować? Tak, zasejwujemy sobie. Na wszelki wypadek, zawsze lepiej sobie zasejwować. Zwłaszcza, że nie wiadomo, kiedy będzie kolejny save, tak? I dobra, zasejwujemy sobie tutaj na pustym bloku. Żeby nic mi się tutaj nie popieprzyło. W razie czego i okej. Blank, no co chcesz? Przez siebie mi spadły FPS-y, mów szybko. Ale co ja tu robię? Gdzie jest dagger? Dobra. Gdzie jest dagger? Nie widziałem. Może jest na górze przy teleskopie. O, to było bardzo szybkie. Czy on potrafi myśleć? Okej, to ciśniemy szybko na górę. Nie wiem, czy pamiętacie, w jednym z pierwszych odcinków... Na pewno to był... pierwszy albo drugi odcinek w Lindblum,
gdzie nie mogliśmy się jeszcze dostać. Nie mogliśmy tak swobodnie sobie chodzić tutaj po zamku, i żeby dostać się właśnie tutaj na górę, musieliśmy przebrać się za strażnika. No, teraz już nie musimy, teraz na lajcie po prostu sobie przechodzimy. Moja robota jest prosta, ale bez mnie winda nie działa. Siomuś, pewnie tutaj nic nie robisz, każdy kto by tutaj siadł, stanął, pewnie zrobiłby to samo. Wmawiają ci, że robisz coś zajebistego. To najlepsze miejsce do pilnowania. Serio? Dobra. No, cześć, Garnet. I jeszcze suitaszna muzyczka wmontowana. Ale powiedz coś. Napisz. Nie. Chyba nie. No, raczej tak. Znów FPS-y z dupy. Dobra, co to? No tak, no nie. Okej, i gdzie mamy iść? Dobra, idziemy przed siebie, tak? Może do miasta skoczę, kupimy sobie jakieś bronie, może coś nowego jest. Chyba, że... Co, ja już nie mogę notak kliknąć? Tędy? Tak, dobrze pamiętałem. No, co jest, ziomeczki? Nie, nie tęskni. Jak się czujesz? No zaś, idź tu, idź tam. Za pies na posyłki, ludzie. Kregen Seed chce ze mną gadać, to mógł sobie do mnie podejść, tak? Wchodź miał. Dziękuję. Wreszcie wstał nasz bohater. Ktoś jeszcze drze ryja za oknem. Zamknąłbym okno, ale jest tak duszno, że... Już wolę słuchać jakiegoś darcia ryja niż siedzieć w duchocie. Dobra, no co mi masz tutaj do powiedzenia? Możemy zacząć nasze zebranie. No okej. Mów, ziomuś. Przynajmniej ci oko. A nie, dobra, tobie też oczko skacze. No nie, to są jakieś jaja. Wezwał mnie, żeby po prostu powiedzieć, że zebranie się zacznie, tak? Wszystko fajnie, ślicznie. I znowu schudź na dół, a Regent Seed sobie zjechał na tronie. Jest zapewne na górze, przy teleskopie. No, okej, zaczynamy, ziomuś. Nie wiem, ty mi powiedz, od czego tutaj zacząć. I co jest królewną Garnet? Chyba popadła w depresję. Ile była na tronie? Tydzień? Dwa? No, nawet nie całe. Parę godzin, tak. Jakieś jeden, dwa odcinki, to jest godzina na tronie. Super. I od razu jepi po mieście. Popadła dziewczyna w depresję. Miasto jest zrujnowane, zginęło wielu niewinnych. No tak jak w Lindblum, w Ormezji jeszcze gorzej, Playery już wcale nie ma.
Cztery narody, dokładnie. Tak jak mówiłem. No i cisza. Nie ma planu. Kucha faktycznie skrywa wiele tajemnic. Wciąż nie mogę wiedzieć w to, co widzieliśmy w Aleksandrii. Ucieka na moim statku Hildegardzie 1. No, czyli również zrekrutował czarnych magów z wioski tej, w której byliśmy jakiś czas temu. Gniew. I cóż teraz? Statek, o którym była mowa. Czyli ten wybuch nie był jego sprawką, tylko tego ziomeczka. A czy w sensie, że on nie planował tego wybuchu? To jest miał fakt, że i tak by rozjebał miasto. Jestem 234. Za mnie. No jakie chamidło głupie. Dobra, i co my teraz mamy zrobić? Zatem twoja wkurzyła się na ciebie i zaczerwała cię w oglopa. Okej, no i co teraz? Mów, co mam zrobić, a nie pitolicie. Nie wiemy, gdzie on jest. Nawet nie mamy statku. Nie, no, coś tam ma. On ma rację. Numer 2 wciąż jest nie... Do której zaprosiłem go na spotkanie. Okej, jest i doktor Todd, który niby ma jakiś plan, żeby przywrócić po prostu Sida do normalności. Dagger, ona. No co z Dagger? Tragic. Dobra, no to szybko ciśniemy do Dagę. Pewnie dlatego nic się nie odzywała. No na pewno, ziomuś, do ciebie przyjdę. Czy jakby FPS-y wróciły do normalności, to byłoby zajebiście. Dobra. Gdzie była Dagger? Średni poziom, tak? I w jej pokoiku. Czy w tym pokoiku, gdzie są wszyscy? W tym gościnnym, tutaj. I dobra, gdzieś tutaj jest Dagger. No, hej, Moguri.
Napisz na kartce. Prawdę straciła głos, albo po prostu nie chce nic mówić. Popadła w depresję dziewczyna, cóż poradzić? Sądzę, że to tylko chwilowe, ale mogą minąć miesiące, nawet lata, nim znów się odezwie. Takie życie. No to będzie troszeczkę trudne. A ten już padł na ziemię i... Ach. By odwrócić, musimy znaleźć osobę, która je rzuciła. No to będzie trudniutko z tą dziewczyną, która rzuciła zaklęcie na regenta. Ale jest inny sposób, tak? Jaki jomuś? Nie wiem, czy można temu wierzyć. Książka była w dość żartobliwym tonie. To nieciekawie brzmi. Jakie są te trzy składniki? Niezwykły napój, piękny napój i dziwny napój. Dobra, świetnie. Dobra, no to ciśniemy po te napoje. Dobra, ale to już w następnym odcinku. Ja się na dzisiaj z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, tak? Niestety jeszcze nie ma tej walki. Dużo gadania. Ale właśnie o to chodzi w tego typu grach, tak? Więc tak jak mówiłem, to by było tyle na dzisiaj. Jeżeli filmik wam się podobał, zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję, to motywuje. Więc trzymajcie się i do widzenia. Widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku z gry Final Fantasy 9. Już niebawem. Hejos!